20 czerwca 1942 roku czterech więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz podjęło się brawurowej ucieczki. Postanowili uciec główną bramą, niemieckim samochodem. W maju 1942 roku Eugeniusz Bendera dowiedział się, że trafił na listę do gazowania. Wiedział, że jego jedyną szansą jest ucieczka. Swoimi planami podzielił się z Kazimierzem Piechowskim, współwięźniem, który pracował w magazynach zaopatrujących SS. Bendera zaplanował, że zwędzi samochód komendanta obozu. Pracował w obozie jako mechanik. Było to więc dla niego trochę łatwiejsze. Uciekinierzy potrzebowali jeszcze mundurów SS, a te mógł podprowadzić z magazynu właśnie Piechowski. Chłopaki zaplanowali ucieczkę na 20 czerwca. To była sobota. Liczyli na to, że strażnicy będą myślami już na weekendowych imprezach. Kazimierz długo zastanawiał się, jak nawiać, żeby ich ucieczka nie odbiła się na współwięźniach. Niemcy za każdego uciekiniera zabijali dziesięć osób. Wpadł na pomysł, że utworzą fałszywe komando pracy. Jeśli takie komando ucieknie, nie będzie kogo ukarać. Na terenie obozu transport odbywał się zaprzęgami ludzkimi, tzw. Rollenwagen komando, czyli grupami ciągnącymi wózek. Komando musiało mieć najmniej cztery osoby, potrzebowali więc jeszcze dwóch ludzi. Bendera zwerbował Józefa Lemparta, pracownika pobliskich garaży. Natomiast Piechowski Stanisława Jastera, który pracował z nim w magazynach. W sobotę po pracy rozpoczęli swoją akcję. Pchając wózek podjechali do bramy głównej z napisem Arbeit Mach frei. Piechowski z opaską brygadzisty zameldował esesmanowi. Rollenwagen Kommando, Vorarbeiter 918 i trzech więźniów. Szczęśliwie esesmanowi nie chciało się sprawdzać, czy takie komando w ogóle istnieje i przepuścił ich przez bramę? Uciekinierzy przeszli do magazynów i tam przebrali się w mundury SS. Piechowski, który znał niemiecki ubrał mundur oficerski, pozostali założyli niższe szarże. Bendera wyprowadził z garażu samochód stajer 220 i podjechał pod magazyn. Wysiadł i zameldował się. Dostrzegł go strażnik zwierzyczki, ale nie zareagował. W końcu meldował się Piechowskiemu, który był już w mundurze oficera SS. Nasi bohaterowie wsiedli do auta i ruszyli. Już za pierwszym zakrętem natknęli się na SS-mana, ale ten tylko im zasalutował. Myślał, że mija go prawdziwy oficer. Wyrzucił papierosa i podniósł rękę w hitlerowskim pozdrowieniu. Bendera powiedział wtedy do Piechowskiego: Widzisz kazek? Jakoś idzie. Dalej było jeszcze dwóch SS-manów. Ale i oni oddali tylko honory uciekającym więźniom. Pozostał jeszcze do sforsowania tylko szlaban i strażnicy na końcu ulicy. Strażnik nie podnosił szlabanu. Czyżby się zorientował, że coś nie gra, a może po prostu miał obowiązek sprawdzać dokumenty wszystkich wyjeżdżających osób, z oficerami włącznie. W tym momencie Kazimierz Piechowski był już przekonany, że im się nie udało. Zostaną zastrzeleni, lub co gorsza, trafią do komory głodowej. W tym momencie poczuł mocne uderzenie w kark. To Józef Lempart trzepnął go na otrzeźwienie. Kazek zrób coś. Syknął mu do ucha. Piechowski otwiera drzwi. Wychyla się z samochodu tak, żeby było widać szarze i po niemiecku drze się na esesmana przy szlabanie. Do jasnej cholery, śpisz dupku. Otwieraj ten szlaban, bo ja cię obudzę. Esesman aż podskoczył. Oczywiście, ostatnią rzeczą, o jakiej pomyślał, było sprawdzanie dokumentów wściekłego oficera. Szlaban został podniesiony, a nasi konspiratorzy odjechali ku wolności. Wszyscy uciekinierzy z wyjątkiem Stanisława Jastera przeżyli wojnę. Eugeniusz Bendera zmarł w latach osiemdziesiątych. Józef Lempart zginął w wypadku samochodowym w latach siedemdziesiątych. Natomiast Kazimierz Piechowski, mózg i kierownik całej operacji, dożył sędziwego wieku i zmarł w 2017 roku. Stanisław Jaster został posądzony o współpracę z Gestapo i rozstrzelany przez polskie podziemie. Najbardziej smutne w tym fakcie jest to, że najprawdopodobniej Stanisław zginął niewinnie. W odwecie za ucieczkę Niemcy zamordowali matkę Lemparta i rodziców Jastera. W historii obozu Auschwitz próbę ucieczki podjęły co najmniej 802 osoby. Ucieczka udała się 144. Większość z nich przeżyła wojnę. Niemcy zastrzelili podczas ucieczki lub zatrzymali później 327 osób. Los pozostałych 331 jest nieznany.